studia dzienne, a może studia zaoczne? Jakie studia wybrać? Plusy i minusy tych dwóch trybów studiów. Ten film mogą obejrzeć nie tylko maturzyści. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony jak zawsze Emil.Lipski. Już się Instagramem przedstawiam, no bo o Instagramie trzeba wspomnieć, że po raz kolejny na story wybraliście temat tego odcinka, więc przewaga była dosyć znaczna, więc będziemy dziś rozmawiać o właśnie studiach dziennych versus studiach zaocznych, o tych dwóch trybach, o plusach, o minusach rozwiązania, o tym, by Wam pomóc troszeczkę w wyborze, bo sam przed takim wyborem stałem i myślę, że no te rozważania w części pierwszej, bo myślę, że takich części może nawet powstać kilka, będzie dosyć sporo, a więc moi drodzy, 4000 nowych subskrybentów, czy nawet już tam prawie 5, YouTube nie nadąża liczyć tego, więc dzięki wielkie, 10 lat czekałem na to i cieszę się, że w końcu mogę komuś pomóc i że podsyłacie te filmy dalej. Słuchajcie, taka mała kryptoreklama. Moi drodzy, bluzy szyte z moją mamą, Dzień Kobiet się zbliża, personalizacja kaptura imienia twojej dziewczyny. No nie chcę nic podpowiadać, ale właśnie wymyśliłem ci gotowy pomysł na unikalny, ale to unikalny prezent. Moi drodzy, już koniec reklam, więc teraz kaszelek, syropek już poleciał do, gdzie miał polecieć w telewizji. I dziś zacznijmy od studiów dziennych. Od studiów dziennych, no ja na studiach dziennych jestem na trzecim roku, ale o zaocznych również się będę mógł wypowiedzieć, bo koledzy z pracy nawet na tej samej uczelni czy na innych... No, to również studiują dziennie, więc tu będę miał porównanie, nawet z osobami, które już pracują, nawet na już studiach, więc no, będzie to bardzo, mi się wydaje, obiektywne. Czekajcie, sprawdźmy sobie, jak my stoimy z czasem. Dobrze stoimy, więc moi drodzy, studia dzienne to jest jednak troszeczkę lepsze rozwiązanie, jeżeli chcesz uczyć się w tym samym trybie, no bo jednak zobacz, że ucząc się w liceum bądź technikum, uczysz się od poniedziałku do piątku. Idąc na studia dzienne, to jest fundament i podstawa, uczysz się znowu od poniedziałku do piątku. Czasami możesz mieć dzień wolny, to zależy od uczelni, jak ustawia ten plan, jak idzie na rękę studentom, no ale jednak to jest nauka od poniedziałku do piątku, czyli jest to nauka szablonowa jak do tej pory. Za dużo się nie zmienia w twoim życiu i nie potrzebujesz reorganizować tak naprawdę swojego, że tak powiem, modelu nauki, tego jak żyjesz, masz weekend wolny, koniec. No ale jednak, z drugiej strony, studia zaoczne, no mają to do siebie, że mają zjazdy w weekendy, po to są studiami zaocznymi. Pomijam tutaj twory studiów niestacjonarnych, wieczorowych i innych takich rzeczy, bo jednak to jest mniejszość. To istnieje, o tym może też kiedyś nagramy film, ale jednak mówimy tutaj kompletnie o takich podstawowych elementach, czyli studia dzienne i studia zaoczne, weekendowe, niestacjonarne. Więc moi drodzy, to trzeba sobie uświadomić, czy ty w ogóle jesteś gotowy, gotowa na to, by uczyć się w weekendy, bo jednak trzeba będzie siedzieć na tej uczelni. Nie ma także niedziela z rodziną na obiadku, ty jesteś na uczelni. Nie każdy jest w stanie się z tym zgodzić. Więc teraz argument taki jeden z główniejszych według mnie, to żeby sobie uświadomić, z czym się to wiąże, jakie są tego konsekwencje, no bo kto, że każdy wie, że studia zaoczne to zaocznie, dzienne to dziennie, to jedno, ale nikt nie myśli o konsekwencjach, co to powoduje, imprezy? No... Może nie pójdziesz na wykłady, może w sobotę pójdziesz, napijesz się czegoś tam z kolegami. Wszystko fajnie, można jak najbardziej tego życia użyć studenckiego, magicznego, ale no jednak bądź co bądź. No, wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Co jest ważne na korzyść tak naprawdę studiów dziennych, to kontakt z wykładowcami, bo o tym nikt nie mówi. Ja rozumiem, że studia to już jest poszerzanie horyzontów. To pięknie wszyscy mówią, że na studia idziemy dostać szlaki, znaczy przeczyć szlaki, a sami musimy się doszkalać. To o tym w ogóle, jak wyglądają studia, to też będzie chyba trzeba nagrać film. Właśnie mi się zrodził ten pomysł, że każdy jest zdziwiony, co na tych studiach. Nie mam się czego uczyć. Jak się uczyć? Dlaczego? Nikt mi nie mówi, co ja mam robić. Nie ma wychowawcy, moi drodzy. Takie pytania również dostawałem. No nie ma. Więc studia dzienne mają to do siebie, że masz ten kontakt, uczysz się poniedziałek, piątek, no i jednak możesz się o coś spytać. Co tydzień de facto różne te plany są, moi drodzy, ale co tydzień, czy co dwa tygodnie, no z reguły częściej niż na studiach zaocznych, to będzie to, co chciałem powiedzieć, spotykasz się ze swoimi wykładowcami, ze swoimi ćwiczeniowcami, z osobami prowadzącymi. Więc
To na studiach zaocznych będziecie mieli zjazdy na przykład co 2 tygodnie, po drugim roku, na trzecim roku, może nawet na pierwszym, nie wiem, to zależy znowu wszystko od uczelni, którą obierasz na celownik. No i faktycznie, ktoś by mu powiedział, no słuchaj, no co 2 tygodnie tylko studia, no wszystko fajnie, co drugi weekend wolny, to jest ten czas właśnie na to wyjście ze znajomymi, na spędzenie tego weekendu w taki sposób, jaki ludzie spędzają weekend. No ale jednak ja tutaj kontrargumentuję to. Że no sorry, ale jednak, jeżeli nawet co drugi zjazd będzie ci pasował, co drugi tydzień taki zjazd, no to jak wyobrażasz sobie naukę? Naprawdę trzeba mieć dużą samodyscyplinę, żeby w tym czasie 2 tygodni przerwy robić cokolwiek na te studia. Z reguły ludzie, no wiecie, o już tak... No ja nie chcę powiedzieć olewają, ale jednak to schodzi na drugi tor, bo to nie jest coś, co robicie często w życiu. Jeżeli codziennie wiążesz buty, no to ja lubię takie proste jak krowa na miedzy porównanie. No to jesteś przyzwyczajony do tego, że wiążesz buty, to jest takie normalne. No ale jeżeli co 2 tygodnie musisz się udać na uczelnię, to w pewnym momencie pojawia się coś takiego, że no mi się nie chce, no po co, weekend znowu, ja, tydzień temu było fajnie, weekend był, a teraz na studiach zaocznych trzeba iść w ten weekend, gdzie wszyscy w tym momencie spędzają ten czas na przykład z rodziną, ze znajomymi, a ty musisz siedzieć na uczelni i wstać na tą uczelnię, więc tutaj słuchajcie, no te studia zaoczne to jest, to daje ten plus, daje ten minus, samodyscyplina, żeby się w ogóle uczyć na tych studiach zaocznych, to też jest druga sprawa. Moi drodzy, bardzo duża rzecz w jakości, może nie, no jakości też, ale o tym sobie na pewno będziemy jeszcze mówić nie raz, ale o najważniejszej rzeczy łączącej te dwutygodniowe zjazdy i tak dalej, to jest to, że materiał macie inaczej skondensowany. To też trzeba wiedzieć, idąc na studia, albo nawet będąc w trakcie, mi się wydaje, że też studenci to oglądają. Nie wiem, napiszcie, czy jakiś student to ogląda, jestem ciekawy, czy ktoś, kto już jest na studiach, ogląda ten materiał. No więc inaczej macie, słuchajcie, macie 7-8 zjazdów na semestr co 2 tygodnie. Słuchajcie, jakbym teraz wam powiedział, obejrzyj 8 filmów pod rząd, no to byś tak pomyślał sobie, no zarezerwuję czas i to zrobię, nie? Ale skondensować cały materiał ze studiów dziennych przez 8 tych zjazdów, no to będzie bardzo, bardzo ciężko, więc no musisz się tutaj zastanowić, czy jednak wolisz się uczyć tak regularniej i systematyczniej, no czy jednak to jest coś takiego, że będziesz pracować indywidualnie tak naprawdę, no i jeździć na te zjazdy, ewentualnie pokazywać efekty swojej pracy lub popisywać się wiedzą. Nie jest to proste. Co jest najważniejsze clue tego całego wywodu, to również to, że studia zaoczne są semestr dłużej z reguły. Więc jeżeli ktoś już będzie tak naprawdę, no nie nawet tak naprawdę, no tak będzie. Będzie dostępny na cały etat i będzie mógł pracować na cały etat lub robić cokolwiek innego, wyjechać co chcesz, bo już skończył studia, ma dyplom, to ty jeszcze pół roku, cały semestr, no niestety, ale dalej się uczysz. I to jest taka sytuacja jak liceum i technikum, że ktoś poszedł do technikum, no ma ten zawód tego technika z czegoś, no ale jednak rok czasu jest do tyłu. I to trzeba zawsze pamiętać, że tego się nie bierze pod uwagę na początku, to dopiero zapala się gwiazdka na samym końcu, że kurde, jeszcze, cały semestr, on tam już, Asia już z chłopakiem na Teneryfie, czy gdzieś się grzeją, a ja jeszcze cały semestr nauki. No, nikt tego nie bierze pod uwagę, a jednak to jest kawałek twojego życia. O tym można pisać legendy, książki, poematy i wypowiedzi, bo to jest indywidualna sprawa nie o tyle uczelni, na jaką pójdziesz, ale również osób uczących i kadry, no bo przecież ludzie przekazują ci wiedzę, a nie nazwa uczelni. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc na studiach zaocznych również możesz mieć tak samo jakościową wiedzę i to ja chciałbym, zargumentować to tym, że to właśnie ludzie uczą. Więc to nie jest tak, że zawsze każdy mówi w Polsce, że studia zaoczne to jest dużo gorsze rozwiązanie, bardziej gorsze rozwiązanie, nie wiem, już nieważne, wiecie o co chodzi. Więc jest po prostu jakby taka sytuacja, że idziecie na te zaoczne i z myślą taką, że będzie słabiej, będzie mniejszy poziom, jak to się mówi i tak dalej, i tak dalej. Wcale to nie jest prawda. Uczelnia uczelni nierówna, ba, na jednej uczelni u jednego prowadzącego macie tak, u drugiego tak, więc o czym my tu w ogóle gadamy? Jakieś takiej wojny międzyuczelniane, no to jest totalnie bez sensu, bo to zawsze uczą ludzie, a niektórzy ludzie uczą na wielu uczelniach, więc to jest, widzicie, to jest takie sprawa dyskusyjna i mocno to się miesza, więc to nie jest też tak, że pójdziesz na zaoczne i jesteś na straconej pozycji, już na stracenie, nie chcesz iść na dzienne, to panie, moi drodzy, najważniejszy czynnik,
opłaty. Opłaty za te studia, moi drodzy. Niestety, albo może niestety, to jest też taki może na podcast Niedziela z Emilem taki wywód. No studia są darmowe, dzienne. Czy być powinny? Nie wiem. No tutaj już rozważymy może w podcaście, bo to nie starczy nam teraz czasu. Ale no zaoczne są płatne. Różne są ceny. Tu 1500 SMS, tu 3, tu 8. No wiecie, no ciężko też strzelać. Trzeba być świadomym tego już wcześniej, ile w ogóle cię to kosztuje. To nie jest nic złego, że ktoś mówi, że go na studia nie stać. To jest normalna sprawa. To nie wstydźcie się takich rzeczy. W Polsce jest mania tego, że na wszystko wszystkich musi być stać. Musicie wybierać, trzeba sobie to przeliczyć. To człowiek właśnie myślący powie, no tutaj mnie nie stać, więc wybieram studia dzienne, będzie to lepiej i tak dalej, to trzeba wszystko wziąć pod uwagę. Nie jest nic w tym złego, że mówisz, że no nie chcesz płacić za studia, póki masz darmowe opcje, również to jest bardzo dobre rozwiązanie. To jednak na pewno będzie część pierwsza, bo tu wiele rzeczy trzeba jeszcze poruszyć, ale same koszty utrzymania do tego, że musisz studiować zaocznie, no to jasne, trzeba doliczyć jeszcze jakąś przeprowadzkę ewentualną, no to był drugi temat, więc też tutaj przeprowadzę Musimy o tym sobie powiedzieć, o tym, czy właśnie się przeprowadzać, czy się nie przeprowadzać, dojeżdżać, nie dojeżdżać. No to na Instagramie już Emil właśnie .lipski będziemy decydować, co w następnych filmach, ale no faktycznie trzeba wziąć to pod uwagę, że koszt dziennych to jest oczywiście, no niestety trzeba się przeprowadzić, jeżeli chcesz w innym mieście, no to nie da się dojeżdżać codziennie na przykład po 200 km. No bądźmy poważni, nawet autostradą jadąc, no to jest to fizycznie niemożliwe, potem parkowanie i tak dalej. No dla chcącego nic trudnego, jak to zawsze podkreślam, ale coś może być po prostu niewygodne. Na studia zaoczne da się dojeżdżać, bo to jest zjazd, więc możesz u kogoś pomieszkiwać. To jest jakaś alternatywa, jeżeli chodzi o cash, o pieniądze. Możesz również dojeżdżać i wracać, jeżeli jesteś w stanie. I to nawet 200 km. To znam takie przypadki i to jest możliwe, no bo to jednak są 2 albo 3 dni, jeżeli liczymy też piątek. No i dojeżdżasz, wracasz i w ogóle nie płacisz. Ewentualnie jakieś tam paliwo, czy pociąg, czy bus, czy inne tam środki pocztowy transportu. Moi drodzy, dzięki wielkie, to była część pierwsza. Jeżeli ci się podobało, no to rozważ subskrypcję, no bo 4000 osób już jest nowych na kanale, więc wydaje mi się, że tu mówimy sobie no, całkiem sensowne rzeczy i przydatne. Także jeszcze raz dziękuję. Bluzy Wolauer, link w opisie. Dzień kobiet. Wiecie, co z tym zrobić. Do zobaczenia, cześć.